Cześć, witam Cię serdecznie w kolejnym odcinku naszych rozmów. Tym razem poruszymy temat nieruchomości, a dokładniej mówiąc, jak skutecznie szukać, znaleźć i kupić to nasze wymarzone mieszkanie. Opowiemy Ci, od czego zacząć, jak skutecznie działać i dlaczego warto jest współpracować z agentem nieruchomości. Dlaczego popełniamy tyle błędów, przez co się zniechęcamy, tracimy mnóstwo czasu i uciekają nam mieszkania, które mogły być dla nas odpowiednie. Naszym agentem w Biurze Nieruchomości Bonus jest Waldemar Janusz, z którym dzisiaj przeprowadzimy rozmowę dla Was. Zapraszamy. Witam serdecznie. Cześć Aniu. Cześć Waldku. Powiedz mi proszę Waldku, od czego klienci zazwyczaj zaczynają poszukiwanie mieszkania? Z jakich narzędzi korzystają i co tam znajdują? Gdzie stawiają swoje pierwsze kroki? Więc Aniu, pierwsze swoje kroki klienci stawiają w internecie, wchodząc na portale ogłoszeniowe. Jest tych portali kilka, można tam rzeczywiście znaleźć szeroką gamę ofert. Następnie korzystają też z social media, scrollując powiedzmy posty, tam też jest dużo ogłoszeń, dużo grup jest, które zajmują się powiedzmy nieruchomościami. No i trzecim takim sposobem jest rozesłanie swoich informacji wśród znajomych, wśród rodziny najbliższej. Może ktoś tam gdzieś słyszał gdzieś odnośnie mieszkania, więc to też jest taka poczta pantoflowa, też jest dobrym sposobem. Czyli postawiłbyś na te trzy kryteria? Trzy podstawowe narzędzia, z których korzystają. No jest to takie ogólnie dostępne. Co tam się dzieje? Co tam znajdują? Jak to wygląda? No właśnie, tutaj zaczyna się troszeczkę już pod górkę, prawda? Wchodząc na portale ogłoszeniowe, mamy tam mnóstwo ogłoszeń. Pomijając powiedzmy ogłoszenia, które są dobrze przygotowane pod względem, prawda, i merytorycznym, i wizualnym, często napotykamy się właśnie na ogłoszenia, gdzie nie rzucają nam się w oczy, są odnośnie właśnie pod względem zdjęć, pod względem opisów. Scrollujemy takie ogłoszenia, często są to ogłoszenia też powielone, często są ogłoszenia nieaktualne. Często zostajemy bez odpowiedzi, dzwoniąc, zostajemy bez odpowiedzi, wysyłając maile też nie dostajemy żadnych odpowiedzi, więc no jest dużo czasu włożone przez nas samych. Satysfakcja niewielka. A no nie daj Boże stanie się coś takiego, że się umówimy na takie mieszkanie, nie dopytując powiedzmy właściciela konkretnie o co w tym mieszkaniu, czy to jest to mieszkanie specjalnie dla nas. Jedziemy na to mieszkanie, tracimy czas, wchodząc okazuje się, że w ogóle jest temat przestrzelony, więc tutaj to jest taka podstawowa sprawa. Tak samo jest w sumie z social mediami, tam dużo postów rotuje, prawda, więc dzisiaj jest, jutro już ciężko znaleźć, więc dużo też czasu naszego jest włożonego w te poszukiwania, gdzie generalnie no nie ma jakiegoś takiego fajnego, konkretnego oddźwięku. Słuchając Ciebie, nasuwa mi się kolejne pytanie, które pewnie klientom też się nasuwa, że popełniamy błędy przy poszukiwaniu tych mieszkań. Jakie Ty byś błędy wskazał właśnie przy klientach, którzy poszukują mieszkania? Według mnie takim najpoważniejszym błędem to jest po prostu brak monitorowania i oszacowania swojego budżetu przeznaczonego na dane mieszkanie. Czyli po prostu nie bierzemy pod uwagę przede wszystkich kosztów około zakupowych, typu PCC, typu akt notarialny, prawda, biuro nieruchomości, odświeżenie, remont mieszkania, powiedzmy. No liczymy też w dużej mierze, liczymy na jakieś negocjacje, nie zawsze te negocjacje wychodzą, więc musimy mieć ten budżet taki naprawdę ustawiony, żeby wszystkie te koszty były w tym zawarte. Przy mieszkaniu na kredyt w pierwszej kolejności powinniśmy się udać do eksperta kredytowego. Znasz ten temat, wiesz o co chodzi. Często osoby szukają mieszkania, nie mając sprawdzonej tej zdolności kredytowej, po czym no, okazuje się, że ich wymarzone mieszkanie, które znaleźli, jest poza ich zasięgiem finansowym. Tak. Mam często sytuację, gdzie klienci przychodzą do mnie, gdzie już mają wybraną nieruchomość, czyli to jest na tym ostatnim etapie już decyzji o zakupie mieszkania. No i wtedy często przychodzi rozczarowanie, że mnie nie stać. Tak, dokładnie. Tak, dokładnie. To są takie podstawowe błędy odnośnie budżetu. Kolejnym błędem jest no, brak powiedzmy jakiejś konkretnej rozmowy, pierwszej rozmowy z właścicielem, brak takich konkretnych pytań odnośnie nieruchomości. Też często zadajemy jakieś 2-3 pytania, jedziemy od razu na tą nieruchomość i też marnujemy dużo czasu, bo jest dużo takich rzeczy, które są dla nas nie do przyjęcia. W sensie chcesz powiedzieć, że ten sprzedający nas chce przyciągnąć do to mieszkanie, a zawsze dostajemy efekt nie taki, jak chcemy. Dokładnie, dokładnie. No wiadomo, dla sprzedającego każda nieruchomość jest najlepsza, najpiękniejsza, najładniejsza i idealna w punkt, a jednak no, kupujący ma też swoje kryteria. Nie wypyta się pewnie dokładnie odnośnie tego mieszkania i czas zmarnowany.
Innym takim, powiedzmy, błędem jest też troszeczkę zawężanie się odnośnie lokalizacji. Tak się skupiamy za bardzo na tej lokalizacji. Chcemy bardzo fajne mieszkanie pod względem naszych takich specjalnych kryteriów wybrać. Natomiast no, powiedzmy gdzieś ulicę dalej, kilometr dalej znajdziemy to mieszkanie, ale z uwagi na to, że chcemy po prostu w tej lokalizacji, to raz, że są to ceny, już nie te ceny, nie ten standard i tak, tak tkwimy po prostu w tej lokalizacji, nie wiedząc, że w sumie no, komunikacja jest dobrze rozwinięta, miasto się dynamicznie rozwija, więc to trzeba wszystko wziąć pod uwagę, że czasami ten kilometr dalej będzie na nas ok, a znajdziemy mieszkanie takie, o które nam chodzi. I, no i takim ostatnim błędem, powiedzmy, odnośnie to możemy powiedzieć o narzędziach. No, korzystają z tych narzędzi, do których mają dostęp, bo nie mają po prostu dostępu do innych narzędzi, z których korzystamy my. Wyłapałam cztery błędy. Cztery błędy, tak, to są podstawowe. Narzędzia, budżet, zawężanie terenu. Tak, i czwarty komunikacji, brak konkretnych pytań. Brak konkretnych pytań, tak. Jak w związku z tym powinni się przygotować? Jak powinni się przygotować? Podpowiedział co ja bym rekomendował? Przede wszystkim można powiedzieć, że jest taki elementarz podstawowy, który ja zadaję zawsze klientom poszukującym mieszkania, określenie, powiedzmy, jego bólu, budżetu i decyzji. To jest taka sprawa bardzo znana, natomiast no, może dużo osób o tym wie, ale nie każdy możemy z tego krótkich korzysta. Słowach powiedzieć krótkich o tym? Słowach, tak. Jeżeli chodzi o ból, musimy konkretnie wiedzieć, jaką mamy potrzebę zakupu tego mieszkania, dokładnie od strony technicznej. Jakiego mieszkania potrzebujemy odnośnie lokalizacji, metrażu i piętra i w ogóle standardu wykończenia. To są takie techniczne sprawy. Ja bardziej się jeszcze zagłębiam później w klienta odnośnie jego potrzeb, czyli dlaczego to mieszkanie kupuje, dlaczego podjął taką decyzję, że kupuje mieszkanie, co dla niego jest ważne, jeżeli chodzi o jakieś tam, powiedzmy, sprawy rodzinne, czy dzieci, czy praca. To jest odnośnie takiego bólu, tak mówią w skrócie. Czyli potrzebujemy wiedzieć, dlaczego dzisiaj chce tą nieruchomość kupić. Tak, dokładnie, tak. To trzeba sobie określić, bo to nam da nam, powiedzmy, obraz później przy poszukiwaniu, zawężeniu jakichś kryteriów i bardziej będziemy celować w konkretną nieruchomość. Co masz na myśli mówiąc? Budżet. Budżet, właśnie to, co wspomnieliśmy o tych błędach. Musimy konkretnie określić swój budżet. Jeżeli chcemy kupić mieszkanie na kredyt, musimy iść w pierwszej kolejności do eksperta kredytowego, sobie tą zdolność kredytową rzeczywiście określić na dany dzień. Rynek się rozwija dynamicznie, więc zdolność kredytowa nasza sprzed dużo trzech miesięcy zmian na rynku kredytów może już mieć, tak, może być zupełnie inna, więc stawiamy kroki do eksperta kredytowego, a później szukamy mieszkania. Wiemy już, w jakim budżecie się trzymamy. No i musimy też wziąć wszystkie koszty około zakupowe. To jest budżet. No i decyzja, też ważna sprawa, decyzja w swojej rodzinie, ze swoim małżonkiem, partnerem, żeby ta decyzja była wspólna odnośnie właśnie naszego bólu, odnośnie naszego budżetu, żeby, powiedzmy, idąc na takie mieszkanie razem, wspólnie, to jest ważne, żeby chodzić wspólnie na mieszkanie, a nie żeby, powiedzmy, robić puste przebiegi, bo jeszcze, prawda, musimy drugi raz iść, żeby jeszcze pokazać partnerce. Nie jesteśmy w stanie tych emocji na nieruchomości przekazać osobie nie. z domu, nie. Powiedzmy żonie. Tak, ważne. Każdy jednak będzie to inaczej odbierał. Ważne, żeby być razem tam na tej nieruchomości i podjąć wtedy decyzję. Mamy wtedy już takie naprawdę dopiętą sprawę. To są takie podstawowe rzeczy. Od tego bym po prostu zaczął poszukiwania. Czyli podsumowując, ból, budżet, decyzja. Ból, budżet, decyzja, dokładnie. Kolejne pytanie, które mi się nasuwa. Dlaczego warto jest współpracować z agentem nieruchomości, z agencją nieruchomości? No i jak taka współpraca wygląda? Oszczędność czasu, bardzo duża oszczędność czasu. Mamy swoje sprawy, mamy swoją pracę, mamy swoją rodzinę, swoje pasje. Zajmijmy się tym. Zajmijmy się tym, co robimy najlepiej, a zlećmy, powiedzmy, swoje zadanie innym osobom, które się zajmują ekspertom, na co dzień. Ekspertom w tej dziedzinie. Tak, dokładnie. Czyli duża oszczędność czasu. Bezpieczeństwo transakcji, drugi punkt. Bezpieczeństwo transakcji, mam na myśli tutaj sprawdzenie stanu nieruchomości, od strony prawnej. Doświadczenie biur nieruchomości, jak nasze na przykład doświadczenie, 25-letnie doświadczenie. Rzeczywiście możemy w wielu sytuacjach pomóc, żeby rzeczywiście no, nie kupić czegoś, co okaże się no, wtopą, powiedzmy, taką dużą, a umówmy się, to nie są to tanie rzeczy. Mówimy tutaj wtopą życiową, często co? Mówimy o oszczędnościach naszego życia. Inna sprawa. Jako agencja nieruchomości mamy dostęp do wielu narzędzi. Do wielu narzędzi, których nie ma dostęp właśnie klient, więc współpracujemy z innymi agencjami. Mamy systemy wewnętrzne swoich, wymiany ofert. Mamy swoje grupy. Często oferty... Tak zwane mieszkania spod lady. Dokładnie. Mieszkania spod lady, off-market. Nie trafiają te mieszkania w ogóle na portale. Są już rozsyłane wśród naszych klientów. Mamy wsparcie ekspertów u nas w biurze. Ekspertów właśnie kredytowych, ekspertów w danej dziedzinie, czy to domów, czy to działek.
gdzie tam jest naprawdę duża wiedza potrzebna, dużo więcej dokumentów trzeba zgromadzić. Poza tym jako agencja nieruchomości mam szkolenia, regularne szkolenia, ustawy, co chwilę coś wchodzi nowego, więc to też jest warto być na bieżąco. Tym bardziej, że dużo się dzieje na rynku nieruchomości. Sam nagrałeś ostatnio filmik bardzo ważny, zapraszamy do słuchania. Tutaj Waldku, twojego filmu. Jesteśmy na bieżąco z tymi nowinkami i tak, informujemy o tym naszych klientów. Powiedz mi w związku z tym, jak wygląda współpraca z tobą? Od czego zaczynasz taką współpracę? Jak ona wygląda? Więc tak, no, w pierwszej kolejności, czy to jest rozmowa telefoniczna, czy nie, staram się umówić tego klienta do nas do biura i poruszamy wszystkie te zagadnienia, o których tutaj rozmawialiśmy dokładnie, punkt po punkcie, żeby wyczuć potrzeby klienta, jego ból, jego potrzeby, jego decyzje, jego budżet. I żeby uniknąć tych błędów, o których powiedziałaś na żeby początku. Żeby uniknąć tych błędów, żeby rzeczywiście zaoszczędzić mu dużo czasu. Ustalamy konkretne warunki. Taka rozmowa z tobą to jest coś zobowiązującego. Taka rozmowa wiąże się z nawiązaniem, z podpisaniem jakiejś umowy. Jakbyś tutaj mógł ten temat nam wyjaśnić? Sama rozmowa, może nie będziemy mówić, że to jest jakieś zobowiązujące. Sama rozmowa nie jest zobowiązująca, natomiast tak, jeżeli już dojdziemy do porozumienia, zbudujemy tą relację, bo to jest ważne, też budujemy relację z klientem, mamy wzajemne zaufanie do siebie. Dobrze jest się zobaczyć na żywo, dobrze jest zobaczyć, jak pracujemy. Podpisujemy umowę, standardową umowę pośrednictwa między nami, gdzie określamy właśnie jak ona wygląda, konkretne, ta umowa? Tak, określamy konkretne warunki odnośnie właśnie czasu trwania tej umowy, warunki wynagrodzenia oczywiście naszego biura, przy czym trzeba zwrócić uwagę, że jeśli chodzi o wynagrodzenie, to jest ono płatne dopiero za wykonanie naszej pracy, czyli tutaj klient do momentu znalezienia mieszkania nie ponosi żadnych kosztów. Za wykonaną usługę, zgodnie z ustalonymi wcześniej parametrami, płatność jest... Nie bójmy się podpisywać umów z agencjami nieruchomości, z agentem nieruchomości, ona nie zobowiązuje Was do płacenia, jeżeli Wam pokażemy jakąś nieruchomość, zaproponujemy coś i nie jesteście zobligowani do ponoszenia kosztów. Ja powiem, to jest nasza praca. My chcemy rzeczywiście nasze pieniądze dostać w momencie, kiedy tą pracę wykonamy. Więc nie ma naprawdę żadnych obaw. Chcesz powiedzieć, że win-win, dwie strony są wygrane. Jest to win-win. A ważne, o tyle umowa jest ważna, że po prostu daje mi to obraz taki, że klient jest gotowy na zakup tego mieszkania. Ja po prostu wiem, że ten czas, który poświęcę, to wiem, że ten klient jest w stanie odbierać ode mnie telefony, jest w stanie odbierać maile, mamy ze sobą porozumienie. Nie jesteśmy się w stanie zająć wszystkimi klientami, dlatego trzeba ich troszeczkę wyselekcjonować, tych klientów, i zajmuję się naprawdę tymi, którzy są gotowi. Jeżeli klient podpisze umowę, jest oznaka, że no jest gotowy na kupno mieszkania. Okej. Bardzo dużo argumentów przemawia do współpracy z agencją nieruchomością, z agentem nieruchomości. Dlaczego w związku z tym klienci tak późno trafiają do takiej współpracy? Co ich powstrzymuje? Co tam się dzieje po drodze u tego klienta? Tak, no mi się wydaje, że na początku każdy próbuje sił własnych, prawda? Każdemu się wydaje, że jest to, no nie jest to jakiś trudny to jest łatwe, proces, prawda? Że to jest łatwe, prawda? Wejdę sobie na portal, ogłoszeń jest sprawdzę tyle. I pojadę i kupię. Dokładnie, tych ogłoszeń jest tyle. No ta ścieżka, powiedzmy, od wejścia na portal do samego zakupu jest jeszcze cała ścieżka prawna, ścieżka znalezienia tego mieszkania. Więc to każdemu się wydaje, że jest proste. No jest to niestety czasochłonne i wymaga troszeczkę wiedzy na pewno na ten temat. Też mi się wydaje, że no, klienci nie potrafią jeszcze tak delegować swoich zadań. Tak jak już wspomniałem, mają swoje zajęcia, prawda? Czasami nie wyrobiają się już ze swoimi sprawami, a dokładają sobie jeszcze, powiedzmy, poszukiwanie mieszkania, gdzie no, robiąc, powiedzmy, wszystkiego po trochu, no jest w tym momencie wchodzimy w jakąś byle jakość. Właśnie to jest to, że brak delegowania, umiejętności delegowania zadań do osób rzeczywiście, które się zajmują tym na co dzień. Tak, zgadzam się z tobą z tym, co powiedziałeś, że jesteśmy nauczeni pierwsze kroki robić samemu, indywidualnie, bo zrobimy to najlepiej. Pewnie zrobimy to najlepiej, ale czasami oddelegujmy to zadanie osobom, które tym się zajmują. Uczmy się delegować wszystkiego, co możemy wydelegować, wydelegujmy to. Zostawmy sobie ten czas dla siebie, bo doba ma 24 godziny, prawda? Nie rozciągniemy tego. Mamy mnóstwo innych zajęć, nie robimy tego cyklicznie, nie jest to naszą pracą, prawda? Zajmijmy się naprawdę, skupmy się na rzeczach dla nas ważnych, a co możemy, oddelegujmy. Zbliżamy się do końca naszego spotkania. Przedstawiliśmy tutaj podstawowe kwestie związane z błędami, które popełniamy przy samodzielnym zakupie nieruchomości, przy tym, dlaczego warto współpracować z agentem nieruchomości, z agencją nieruchomości. Mamy nadzieję, że te kwestie, które tu poruszyliśmy,
pozwolą szybciej podejmować decyzje, jeśli chodzi o współpracę właśnie z agencją. I zapraszamy oczywiście do takiej współpracy, do współpracy tutaj z Waldkiem. Waldku, powiedz proszę, gdzie możemy Ciebie spotkać, jak z Tobą taką współpracę można nawiązać? Tak, zapraszamy naszej agencji. Nasze biuro mieści się przy ulicy Słomińskiego 19, bonus nieruchomości w Warszawie. Można mnie znaleźć w social media Waldemar Krzysztof Andrzej Janusz, człowiek bez nazwiska, za to z wielkim zaangażowaniem. Mój numer telefonu 532-339-551, adres mailowy w.janusz@bonusnieruchomości.pl. Zapraszam serdecznie. Zapraszamy.